Drodzy państwo, zaczynałam dzisiejszą konferencję od takiego odwołania literackiego do trailera Izabeli Janiszewskiej, ale zostaniemy w tym świecie piszących kobiet. Katarzyna Bonda, świetna pisarka, królowa polskiego kryminału. Kochamy ją za to, oczywiście, jak tworzy swoje powieści, ale zobaczmy jak ona wygląda. Zawsze pięknie ubrana, mówi w charakterystyczny sposób, sukienki, o których opowiada w programach śniadaniowych, bo ona, chociaż jest pisarką, a więc artystką, dobrze wie, że w dzisiejszych czasach buduje swoją markę osobistą wokół nie tylko tekstu, który tworzy, ale również tego jak wygląda, co mówi, gdzie bywa. I właśnie o tym niezwykle ważnym zagadnieniu porozmawiamy już teraz, a właściwie posłuchamy inspirującej prezentacji, którą przygotowała dla nas ona. Przepiękna, elegancka. Elokwentna, Joanna Malinowska parzydło, spikerka Tedeksa, mentorka, wykładowczyni, która dzisiaj właśnie o tych kulisach budowania własnej marki nam poopowiada, stoi tak na razie skromnie, gdzieś tam poza światłami tej sceny, ale ja zapraszam w te światła właśnie pani Joanno. Dzień dobry. Bardzo mi miło Panią u nas gościć na tej konferencji. Patrzyłam na Panią, szukałam takiego wzroku potwierdzenia z tą marką i Katarzyną Bondą. Pisarze też są markami osobistymi, prawda? Chyba wszyscy jesteśmy. No o tym, o tym będzie, o tym, że każdy już jest marką. A w zasadzie ważne jest, żeby myśląc o przyszłości, wykorzystać komunikację do tego, żeby tę markę budować w sposób świadomy. O właśnie, już jesteśmy tymi markami, ale jak to wykorzystać? Zamieniamy się w słuch. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. No dobrze, to dzień dobry, branża rozwojowo-szkoleniowa. Ja oczywiście zawsze mam niedosyt, kiedy nie mogę być z Wami w bezpośrednim kontakcie. Będę mówić, tak jak wspomniała zapowiadająca o budowaniu silnej marki i to jest ważne ponieważ marki mogą być różnie spozycjonowane, jest półka niska, łatwo dostępna, jest półka średnia i jest półka ta najwyższa, którą ja nazywam półką premium i o tym będziemy mówić. Każdy z nas może zaprojektować sobie czy sformułować pewien pomysł. Żeby na tej półce się znaleźć, choć ona jest krótka i trzeba się bardzo napracować, żeby tam się dostać. Będziemy też mówić o pozycji wiarygodnego partnera w swojej branży, i tu od razu powiem, nie, ma, nie macie łatwo, ponieważ branża no nie cieszy się wcale taką reputacją, na jaką zasługuje. Branża rozwoju. Rozwój jest wartością samą w sobie. Natomiast tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia, żeby ta marka branży i reputacja branży działała na waszą korzyść i na to też macie wpływ. O czym będzie? Dwie rzeczy, które chciałam poruszyć czym jest w takim razie marka osobista, bo nie jest autolansingiem i różnymi kontredansami na Instagramie czy na LinkedInie. I o tym, jak budować markę osobistą w życiu zawodowym. Tu chciałabym się podzielić, nie wiem, chyba osiem takich kluczowych punktów, które warto wziąć pod uwagę wtedy, kiedy przysiądziecie, żeby zastanowić się nad koncepcją swojej marki, ponieważ dziś każdy z nas jakąś markę już zbudował. Pytanie czy wie jaką, pytanie czy to jest na miarę jego potrzeb i czy to jest rzeczywiście ta najlepsza jego strona, która jest znana jego klientom. Ważne pytanie związane z, ze slajdem, którym, który widzicie, które jest ściśle powiązane z budowaniem marki osobistej, brzmi dlaczego właśnie mnie I, już y, zostawię je z Wami, ale nie mówię tylko o sobie. Dlaczego właśnie mnie mają zaprosić do jakiegoś projektu? Dlaczego właśnie mnie zaproszono na konferencję, taką zacną jak dzisiejsza, żeby mówić o marce osobistej? A zapewne dlatego, że jakieś 12 lat temu po raz pierwszy weszłam na Kolegium Civitas z, z zajęciami z marki osobistej. Nikt wtedy nie rozumiał o co chodzi. W 2014 roku napisałam książkę Jesteś Marką i to taką autorską właśnie o tej marce silnej zaufaniem. Poza tym, no jako wieloletni dyrektor personalny miałam kontakt szeroko z branżą szkoleniową, a dzisiaj tak naprawdę jestem doradcą i trenerem biznesu. Już nie mówiąc o tym, że zakładam startup rozwojowy dla kobiet. Więc to pytanie, dlaczego właśnie mnie pokazuje, że na markę premium trzeba się napracować? Tu nie chodzi o fame. I o chwałę. Chodzi o to, żeby robić dużo wartościowych rzeczy i to na tyle skutecznie je komunikować, żeby ludzie takie z nami skojarzyli, że jak będzie kolejna konferencja albo klient będzie się zastanawiał, komu zlecić taki projekt szkoleniowy, wskoczycie mu w głowie na pierwszym miejscu. Zatem nie będę dalej zgłębiać tego, kim jestem, bo pójdziemy do rzeczy, które są dla Was. Kluczowe w budowaniu marki, dla was, a nie dla mnie. Zacznijmy od tego, czym jest marka osobista, ponieważ no, świat, który lubi chodzić na skróty w dzisiejszych czasach, sprawia, że tych skrótów jest dużo. Ja sama pamiętam taką sytuację, kiedy napisał do mnie na LinkedInie młody człowiek, bardzo młody, i napisał: Pani, Janno, ja pani zrobię markę osobistą. I ja się naprawdę zaciekawiłam, jak on zrobi coś, no co w zasadzie jest wynikiem moich codziennych relacji z ważnymi dla mnie ludźmi. Jeśli chcemy w taki systematyczny sposób pomyśleć o własnej marce, warto zacząć od kwestii związanej z reputacją. Takie słowo, które gdzieś nam się zagubiło, podobnie jak honor i godność, ja lubię takie słowa przywracać w, naszym, w naszej agencji biznesowej, ale reputacja. Jeśli ktoś chce budować silną markę, markę silną zaufaniem, tak, powinien się z tym sformułowaniem zaprzyjaźnić, ponieważ reputacja to jest obraz siebie, który zbudowałaś albo zbudowałeś, ale w relacjach z ludźmi. To jest to, co ludzie czują w związku z tobą. Zobaczcie, tego nie można kupić. To nie jest piarowanie, to nie jest wykupienie reklamy, to nie jest e, ładna bluzka, w której e, przyjdziemy na e, wystąpienie. To jest wszystko to, co ludzie czują w związku z nami. I to jest kapitał zaufania na Twoim osobistym koncie w każdej ważnej dla Ciebie relacji. E, kiedy mówimy o marce osobistej, warto też e, uświadomić sobie, e, że są różne kategorie marki e, osobistej w biznesie. A dziś będziemy mówić o nas w biznesie, ponieważ każdy z Was, zakładam, prowadzi biznes. Co więcej, bardzo często to Ty jesteś marką. To, to Twoje nazwisko decyduje o tym, że ktoś powie: Ja chcę z nią. Nie, nie, nie z nimi. Ja chcę z nią albo z nim. W związku z tym, teraz i dzisiaj będziemy mówić o y, marce osobistej. I marka osobista to jest wszystko to, co. Komunikujemy pod swoim imieniem i nazwiskiem przez całe życie. Natomiast marka profesjonalisty, marka lidera, marka eksperta w jakiejś szerokiej albo wąskiej dziedzinie to jest generalnie to, z powodu którego się dzisiaj spotkaliśmy. Ale na naszą markę, zwłaszcza markę profesjonalisty w branży rozwojowej czy szkoleniowej, wpływa również marka naszego zespołu. Im większy, tym trudniej, ponieważ ludzie pracują również na reputację szefa. W większych firmach wpływa marka przywództwa, czyli suma umiejętności no, menedżerskich, komunikacyjnych, przywódczych, społecznych. Wszystkich osób, które kierują innymi. Ale na to wszystko wpływa jeszcze marka pracodawcy. A w naszym przypadku, jeszcze mar mar marka branży, która jak już e, e, powiedziałam. Jest tu jeszcze sporo do zrobienia i każdy z nas może dołożyć tutaj jakąś własną cegiełkę. I warto dokładać. Dla tych, którzy są systematyczni i po tym dzisiejszym spotkaniu dojdą do wniosku, że kurczę, to jest dobry moment, żeby się przyjrzeć tej mojej marce. No jakąś mam pytanie, czy wiem jaką, czy to jest ta naj, najlepsza jaką mogę budować, taka, której pożądają moi klienci. To zwróćmy uwagę na to, że Marka osobista jest swoistym kapitałem. Już powiedziałam o kapitale zaufania. Na ten kapitał marki składają się dwa duże obszary. Pierwszy to siła marki, pod którą rozumiemy wyróżnialność i zapotrzebowanie. I tu tak naprawdę pracę nad marką można rozpocząć od zadania sobie, odpo poszukania odpowiedzi na dwa pytania. Jaki jest twój faktor X? Czyli na ile skutecznie się wyróżniasz na tle swoich konkurentów. Oczywiście, żeby wyróżniać się świadomie na tle konkurentów, trzeba ich poznać. To bardzo dobra zasada, poznać swoich konkurentów. Zresztą z taką dużą życzliwością otworzyć się na współpracę z nimi. A jeśli chodzi o powiązanie z potrzebami, ten drugi słupek związany z kapitałem marki, tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile odpowiadam na potrzeby. Dobrze zdefiniowanych grup moich odbiorców. To jest tak zwana segmentacja marki. Ponieważ w przypadku budowania marki, marki osobistej, marki profesjonalisty, nie o to chodzi, żeby kierować swoją ofertę do wszystkich. Do wszystkich to znaczy do, do nikogo. Albo oznacza niską jakość. Tak uczy doświadczenie. Natomiast warto zastanowić się, kim są ludzie, z którymi chcę pracować i czego oni. Mogą ode mnie potrzebować. Co mam unikatowego w ofercie, czego oni potrzebują. I są jeszcze, jest drugi y, aspekt związany z kapitałem marki. To jest pozycja marki. To jest ten kapitał emocjonalny. O emocjach jeszcze będziemy mówić, bo to w ogóle dzisiaj, w dzisiejszym świecie, rzecz ważna. Y, otóż na ten kapitał pozycji marki składa się szacunek i wiedza i zrozumienie marki. Zobaczcie, jak dalece jest to. Odległe od piarowania się na, yy, i hałasowania w social mediach. Social media to, jest, to są tylko i wyłącznie narzędzia. Narzędzia do komunikacji marki, ale powinny być przemyślane. I tutaj, jeśli chcemy zwrócić uwagę, jak buduję ten kapitał emocjonalny, warto znaleźć odpowiedzi na pytanie, na ile jestem poważany czy poważana zawodowo, i na jakiej podstawie moi klienci mogą mi zaufać. I drugie bardzo ważne pytanie, na ile bliskie relacje buduje i daje poznać się z najlepszej, pożądanej strony. I to bardzo wszystko ładnie zawsze wygląda na slajdzie. W ogóle rzeczy łatwo się zapisują. Tylko potem przychodzi taka trudna, wymagająca rzeczywistość, kiedy dostajemy na przykład na LinkedInie po przyjęciu kogoś do grona znajomych natychmiast ofertę sprzedażową. I zastanówmy się zawsze, zanim ją wyślemy, jak się poczuje ten ktoś. Ludzie nie chcą, żeby im coś sprzedawano. Ludzie co najwyżej lubią kupować, ale to są kompletnie różne procesy i inna komunikacja. Czasy sprzedaży akwizycyjnej minęły. I marka, koncepcja marki osobistej, która jest tylko narzędziem pomagającym w przemyśleniu, jak chce się komunikować ze światem, w tym przypadku zawodowo. Bardzo nas na to uczula i uwrażliwia. Żeby pokazać różnicę między marką a innymi narzędziami komunikacji, pokazałam Wam tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, przytoczyłam wykaz najbardziej wartościowych marek z 2021 roku. Po co? Po to, żebyście spróbowali pomyśleć o sobie w kontekście chociażby takiego wykresu dla branży szkoleniowej. Gdzie chcecie się spozycjonować? Do czego aspirujecie? Czy to ma być obrzeże, czy to ma być numer jeden? Bo możecie być numer jeden w jakiejś malutkiej niszy, wymyślić jakieś rozwiązanie albo jakąś ofertę, której nie ma nikt inny, i się na tym skupić i być w tym mistrzem. Tak i po jakimś czasie zawsze wskakiwać w głowie waszych klientów w związku z tym tematem na pierwszym, na pierwszym miejscu. Ale budując markę, zwłaszcza w takiej wymagającej branży jak rozwój, Ro rozwój to duża obietnica. Warto zadać sobie trud odpowiedzi na pytanie, jaka jest wartość mojej oferty dla klienta. Czy ja wiem w ogóle dla kogo, komu wysyłam tę ofertę? Czy ja wiem, czy ktoś tej oferty potrzebuje? Jest bardzo dużo takiej komunikacji na rynku szkoleniowym. Przesyłam Pani, wiem co Pani chce kupić, wiem z czego Pani chciałaby się rozwijać. Nie, nie wiesz, ponieważ nie miałeś okazji ze mną porozmawiać. To natychmiast rujnuje zaufanie do, po, po te, i gotowość do poznania tej drugiej strony. Najpierw zastanów się albo sprawdź, czy, czy w ogóle jest taka potrzeba po drugiej stronie. Natomiast bombardowanie mailami sprzedażowymi. Z pewnością y, 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 krótkoterminowo się opłaca, długoterminowo nie warto. Przynajmniej z punktu widzenia budowania marki silnej zaufania. Zatem, żeby pokazać różnicę, wyobraźmy sobie sytuację, że prezes twojej wymarzonej firmy, z którą chciałbyś chciałabyś pracować, czyta na LinkedIn twój post, który komunikuje mniej lub bardziej wprost Cześć, jestem świetnym partnerem biznesowym, znakomitą firmą szkoleniową. Myśli sobie wtedy, aha, to jest marketing. Kiedy postanowisz napisać do prezesa swojej wymarzonej firmy, wskazując swoje os osiągnięcia potwierdzające taką tezę „Jestem świetnym partnerem biznesowym”, to jest reklama. Ale jeśli na konferencji branżowej podejdzie do ciebie prezes wymarzonej firmy i powie dzień „Dobry, nie mieliśmy okazji się jeszcze poznać, ale słyszałem z jakichś wiarygodnych źródeł, że jesteś wiarygodnym, godnym zaufania partnerem biznesowym”, to to jest silna marka osobista w biznesie. I jeśli mówimy o marce, to tak naprawdę złoto dla zuchwałych jest, kryje się pod tą trzecią pozycją. Marka, chciałabym, żeby to wybrzmiało głośno. Marka to nie jest sprzedawanie, lans czy internetowe fame. Marka to jest budowanie marki jest kompetencją. Sztuką budowania, zaangażowania, przywiązania i lojalności w głowach i sercach ludzi. To nie jest Excel i to nie są social media. To są głowy i serca ludzi, to co tam wklejamy, hasztagi związane z naszymi wartościami, z naszymi talentami, z tematami, z którymi chcemy być rozpoznawalni. W głowach i sercach ludzi bardzo trudna przestrzeń. W związku z tym, chcąc rozpocząć pracę nad taką uporządkowaną koncepcją marki, no, zadaj sobie dziś pytanie, czym konkretnie chce w takim razie zasłużyć na zaangażowanie, przywiązanie i lojalność? Tak? W których głowach i w czyich sercach? To będzie wtedy dobra segmentacja. Bo markę budujemy po to, żeby stworzyć wybranym i ważnym dla nas klientom powód, by wybrali właśnie mnie. Silna marka to też nie jest wizerunek i to nie jest pierwsze wrażenie. Pamiętajmy o tym. Marka to jest ostatnie wrażenie. To jest to, jak ludzie będą się czuli w wyniku jakiejś interakcji z nami. Online, offside, spotkawszy nas na ulicy, spotkawszy nas w, 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 prywatnie, gdzieś już nie w relacjach w, w, biznesowych. Zatem ci, którzy chcieliby budować markę wysokiej reputacji, silną markę osobistą, silną markę profesjonalistę, eksperta szkoleniowego, powinni postawić na jakość, ale wtedy w każdym celu. Premium to jest zobowiązanie. Chcesz być premium? Wysyłaj SMSy, które zawierają polskie fonty z szacunkiem dla języka polskiego. I to, że nikt tych polskich fontów nie pisze, to nie oznacza, że mamy z tego zrezygnować, bo to nas wyróżni. To nas właśnie wyróżni, bo to jest szacunek dla osoby, która czyta. Podobnie jest z mailami, które są adekwatnie i aktualnie zatytułowane. I z każdą rzeczą adekwatną dla potrzeb odbiorcy. Jakość uważności. Na osobę, z którą przyjdzie nam mieć kontakt, taki czy inny. Dalej mamy zaufanie, ja do tego zaufania jeszcze wrócę. O renomie i reputacji już mówiliśmy zaangażowanie. Po czym twoi klienci poznają i partnerzy, że jesteś zaangażowany albo zaangażowana? W to, żeby poznać ich, zrozumieć ich potrzeby i nie zasypywać ich, Niepotrzebnym spamem, bo ludzie dzisiaj są zmęczeni i przebodźcowani, i mają depresję. I nie życzą sobie, żeby ciągle coś do nich spływało, bo to uważność, czyli nasze życie. Dalej mamy referencje. Osoba, która buduje silną markę, może się wylegitymować dobrymi referencjami. Bo ja zawsze zachęcam, że bardzo pięknie e, e, silną markę buduje dawanie referencji, ale takich naprawdę przemyślanych. Takich, które sprawiają, że człowiek widzi, że to jest, no, y, są wskazane talenty, jego unikatowość, jego wyjątkowość. I że nie robimy tego w jakimś dealu: ja ci napiszę i ty mi napiszesz. Kolejna rzecz, lojalność. I tutaj rzekłabym wezwaniem jest nie tyle lojalność wobec własnych klientów, choć oczywiście każdy klient tego będzie wymagał, ale lojalność wobec samego siebie. Jeśli stworzysz, opiszesz sobie, wyklarujesz koncepcję marki to potem lojalnie ją dowieść, Czyli zawsze po, po, zastanów się i miej taki moment na refleksję, czy to, co chcę powiedzieć, to, co chcę napisać, jest na, na pewno zgodne z tym, z czym chciałabym, czy chciałbym, żeby ludzie mnie identyfikowali. I na koniec jest atmosfera, rzekłabym last but not least. W czasach, kiedy ludzie mają skotłowane głowy, bardzo ważne jest, żeby wchodzić z dobrą energią i tworzyć dobrą atmosferę, bo napinki mamy wszyscy potąd. Zatem nie chodzi tutaj o fejkowych ludzi, i wirtualne emocje i lansowanie się, w, w, wrzucenie jakiegoś zdjęcia, które e, dobrze nas sprzedaje, ponieważ markę buduje. Jednym z elementów marki będą te emocje, które ludzie poczują, jak porównają te, to zdjęcie e, wtedy, kiedy spotkają nas na żywo. I nagle będzie ząg, tak? Bo, nagle, bo, bo, bo nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby. Nie było to prawdziwe, nie było autentyczne. Zatem pamiętajmy. Marka to jest efekt naszej komunikacji, który będzie skutkował tym, że ludzie, którzy nie znają Cię osobiście, będą gotowi Ci zaufać, skredytują Ci zaufanie: widzą tak, warto, z nią albo z nim warto. Marka to jest również opinia, że wnosisz wartość w relacje z ludźmi, wartość w ich biznes, nie, że nie jesteś kosztem, że nie jesteś pożeraczem czasu, tylko wnosisz wartość. Ale żeby wnieść wartość trzeba wiedzieć czego ktoś potrzebuje. I w końcu marka to wszystko jest to, co wybrani przez ciebie, do tego jeszcze wrócimy. Wybrani przez ciebie ludzie czują w związku z tobą jako profesjonalistą albo profesjonalistką. Co więcej, jeśli budujemy markę to po to, żeby na koniec odnieść skutek w głowach ludzi, którzy powiedzą chcę być taki jak ty, chcę tylko z tobą albo chcę tak jak ty. Jeśli ludzie zaczną tak mówić, to oznacza, że jesteśmy bardzo skuteczni w budowaniu silnej marki osobistej. Pamiętajmy też, obiecałam, że wrócimy do emocji. Że dzisiejszy biznes to sprzedaż emocji. To jest dostarczanie pożądanych, pożądanych przez innych, nie przez nas, pożądanych przez naszych klientów doświadczeń i spełnienie obietnicy wpisanej w naszą markę osobistą. Lidera zespołu czy całej firmy. Tutaj y, ty, tytułem zachęty pokazuję Wam koncepcję Roberta Placzeka, koncepcję y, emocji. Zerknijcie na to, y, po to, żeby zrobić sobie takie ćwiczenie, z, jakim, z jaką emocją najczęściej zostawiam moich klientów. Kiedy wysyłam im ofertę, kiedy do nich dzwonię, kiedy wychodzę z jakiegoś, y, z jakiegoś spotkania, albo kiedy kończę jakiś warsztat szkoleniowy. Jaka to jest emocja? Bo sztuka budowania silnej marki, tego przywiązania w głowach i sercach ludzi, to jest sztuka zaprojektowania sobie, z jaką emocją chce ludzi zostawić i dowiezienie tego, czyli komunikowanie się w taki sposób, który na, na koniec daje pewną właśnie atmosferę, pewne emocje. Po co w takim razie budować markę, skoro, jak już stwierdziliśmy i tak już jakąś mamy? Powód jest ważny, ponieważ marka. Działa jak bardzo dobrze zaprojektowany magnes. Jeśli za chwilę powiem, wokół czego możemy pozycjonować markę, czyli jakie tak naprawdę hasztagi, co chcemy skojarzyć w głowach czy sercach ludzi z naszą firmą, czy z, naszą, z naszym prze, przedsiębiorstwem, czy z naszą osobą. Ale jeśli dobrze zakomunikujesz swoją markę i będziesz jej wierny potem w podejmowaniu działań i w komunikacji, to ona przyciągnie dokładnie ludzi, którzy tego potrzebują, co masz w swojej ofercie i skutecznie też zniechęci tych, z którymi, dla których nic nie masz, więc nie chcesz wcale, żeby przychodzili, bo będą rozczarowani. Ja na przykład nie pracuję w ogóle z politykami, ponieważ nic dla nich nie mam. Nie zajmuję się PR-em, bardzo chętnie odeślę do jakichś kolegów, którzy są w tym mocni. Ja robię w ludziach w kapitale zaufania. I nie spotkałam jeszcze polityka, który byłby zainteresowany tak długą i trudną drogą. I to jest ważne, żeby nie czuli się rozczarowani, bo chodzi o te emocje. Więc pamiętajmy, że marka, profesjonalistę, eksperta to sprawdzone narzędzie w pozyskaniu serc, lojalności i zaufania ważnych zawodowo ludzi. Jak w takim razie budować markę? Zacznijmy od tego, żeby pamiętać, gdzie ją budujemy, gdzie jest plac budowy. Odkąd istnieje biznes? To biznes, to ludzie, a ludzie to relacje. I w dzisiejszym świecie do tego dochodzą jeszcze e-relacje. Co więcej, w e-relacjach bywa, że zapominamy, że po drugiej stronie, bez względu na medium, za pośrednictwem którego się komunikujemy, jest człowiek z jakąś emocją, z którą go zostawimy. Co więcej, w internecie nic nie ginie. Więc komunikujmy od dzisiaj bardzo spójnie te wartości, z którymi chcemy być kojarzeni. Jeśli mówisz szacunek, zaufanie, lojalność, jak w przypadku marki osobistej premium, to jeśli ja znajdę jakiś nienawistny twój komentarz w internecie, to powiem: Sorry, ja tego nie kupuję. To jest niespójne. Wartością nie zaprzeczamy. Jeśli kogoś szanujesz, to, to jeśli szanujesz ludzi, to ich szanujesz. I nie zrobisz niczego, co by było niezgodne z szacunkiem. Więc biznes to niezmiernie są relacje z ludźmi i markę budujemy w relacjach z ludźmi. Tyle, że dzisiaj. I offsite, i za pośrednictwem różnego rodzaju monitorów i technologii. Druga rzecz, do której bym namawiała, żeby usiąść i w taki systematyczny sposób popracować nad swoją marką, to mieć pomysł no, z czym do ludzi. Bardzo ładnym pozycjonowaniem marki jest pozycjonowanie wokół wartości. Ponieważ wartości, które mamy tu są bardzo silnym motywatorem. I bardzo silnie ciągną w tym magnesie. Do mnie tak, do, do mnie będą ciągnąć ludzie, dla których ważna jest rodzina, bezpieczeństwo, jakość, rozwój, wolność. Wszyscy, którzy będą mieć przeciwne wartości, będą dość niechętnie na mnie patrzeć, ponieważ w Marce nie o to chodzi, żeby wszyscy nas y, t, potrzebowali. Więc, żeby pozycjonować markę, czyli zakomunikować skutecznie, mój biznes albo moja oferta jest skupiona wokół pewnych wartości. Na przykład wysoka jakość, którą zresztą wtedy trzeba dowieść, to trzeba przysiąść i zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze w takim razie w moim biznesie i w pracy zawodowej. Wypisz sobie pięć wartości, a potem zdecyduj, z czym z tego mają kojarzyć ciebie Twój styl pracy, współpracy, komunikację Twoi klienci. I potem dużo tego dawaj. I bardzo to skutecznie komunikuj, bo ludzie nie wróżki i się nie domyślą. Bo to są dzisiaj wymyślone hasztagi. Hasztaguj, żeby im powklejać, ale wklejaj tylko wtedy, kiedy jesteś gotowa czy gotów dowieść. Ponieważ marka to spełniona obietnica. Mówiłam już o segmentacji. Z marką jest, ja pamiętam takie ulubione moje powiedzenie Coco Chanel, że nie obchodzi mnie co myślisz, ja o tobie nie myślę wcale. I z marką tak jest ona daje wolność związaną z tym co widzicie na slajdzie nie jestem zupą pomidorową żeby mnie wszyscy lubili i w przypadku budowania marki w ogóle nie o to chodzi tu nie chodzi o popularność i o fame chodzi o to żeby wybrać sobie grupy ważnych ludzi do których chcę dotrzeć sprawdzić czego oni potrzebują co ja mam w swojej ofercie dla nich zatem warto rozpocząć od zrobienia w taki czy inny sposób takiej swojej mapy interesariuszy, mapy klientów. Do kogo chcesz dotrzeć? Bo potem dopiero zastanowisz się, czy to będzie Instagram, LinkedIn, mailing czy jakieś inne narzędzia komunikacji. Czwarta rzecz: dbaj o hasztag ba hasztag hasztagiem. Dbaj o dobry wpływ. Wpływ możemy mieć na ludzi dobry albo zły. Noś ten hasztag z dumą. Cię bardzo wyróżni w dzisiejszym świecie. Dobry wpływ, zarówno na ludzi, jak i na całą branżę, która naprawdę potrzebuje tutaj dobrych praktyk. Ja, mówiąc o marce, lubię posłużyć się takimi trzema poziomami. Na pierwszym takim najniższym ludzie ci będą ulegać, bo masz jakieś nagrody, kary, możesz coś tam kupić albo jakąś władzę, którymi dysponujesz i ludzie ci ulegną. Na drugim poziomie ludzie się z tobą identyfikują, bo jesteś dla nich atrakcyjny z różnych powodów. To jest poziom też wszelkiej maści celebrytów i influencerów. Ale ci, którzy budują silną markę, to są ludzie z trzeciego poziomu. Którzy dbają o to, żeby ludzie mogli nam ufać, bo jesteśmy spójni, wiarygodni i można na nas polegać. Tak i wiem, być może niektórzy z was, z was jęknęli o Boże, ale ta Joanna nam tutaj wysoko ustawia poprzeczkę. Tak, ponieważ półka premium jest krótka. Byle jaką ofertę, rynek szkoleniowy jest pełen byle jakich ofert. Ale jeśli chcesz się wyróżnić i chcesz się dobrze spozycjonować, to to jest złoto dla zuchwałych i ciężka praca. Piąty, piąta rzecz, wyróżniaj się mądrze. W przypadku budowania marki silnej zaufaniem i pozycji partnera godnego zaufania, nie chodzi o to, żeby epatować kontrowersyjnymi komentarzami, które ranią drugiego człowieka, bo na końcu zawsze jest człowiek z jakąś emocją. Wyróżni się mądrze. Jednym z takich pomysłów są na przykład nasze talenty. Każdy jakieś ma. Kto zrobił test Galupa, jest o, 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 o to mądrzejszy. Nie trzeba Galupa, wystarczy kartka, papieru i długopis, żeby wypisać i zebrać feedback. Jeśli ktoś potrzebuje, zrobi sobie swoją mapę talentów. Ma do tego y, bardzo wymagającego i trudnego partnera czyli książkę jesteś marką. Szóste. Ja uważam, że w ogóle taki punkt, który czyni magiczną różnicę, który w bardzo piękny sposób sprawia, że ludzie są gotowi oddać nam dzisiaj serce i swój czas, i swój, swoje budżety to jest pozycjonować markę wokół energii, czyli pozwolić się ludziom poznać jako osoba, która jak wchodzi, to oni po prostu podczepiają, pod nią swoje wtyczki i ciągną dobrą energię. Ale nie możesz dać czegoś, czego nie masz. I to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach zobowiązanie. Iść do ludzi z naładowanym akumulatorem, wyspanym, odpowiednio najedzonym, niepermanentnie wypalonym, a życie jest, jakie jest. Więc to jest trudne, ale jeśli ci się uda, ludzie cię natychmiast będą zapamiętywać. Że ja to wolę z nią albo z nim, bo jak on tak przyjdzie, to się tak od razu robi, ja tak czuję, że żyję. Tak było nudno, a tu się nagle ktoś wszedł i tak się zrobiło ładnie, energetycznie. Siódma rzecz, równie ważna, dbaj o stan konta. Walutą w przypadku budowania marki i silnej zaufaniem jest zaufanie. Jeśli potraktujesz je tak noga, że o, to taka niewymierna rzecz, no to będzie niewymierną rzeczą. Ale jeśli podejdziesz do tego, że jednak jeśli wchodzisz w relację z jakimś klientem, to warto dać sobie taki kredyt 100. A potem robić wszystko, żeby przynajmniej po mojej stronie, bo na to mam wpływ, tego kredytu nie naruszyć, to rzeczy będą się działy same, jeśli chodzi o silną markę. Natomiast trzeba pamiętać, że zaufanie to jest efekt spójności i wiarygodności. Nie udawania, nie fałszowania, nie jakichś nieprzemyślanych aktywności. Ma być spójnie i wiarygodnie, autentycznie. I ósmy. Monitoruj uważnie, co oferujesz i z jakim skutkiem. Internet nam dziś w tym pomaga. Wystarczy monitorować, jak ludzie reagują na naszą komunikację, ale tam, gdzie jesteśmy y, 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 nie w internecie, tylko w bezpośredniej, w bezpośredniej relacji z człowiekiem, warto mieć taki dobry nawyk, żeby zawsze na końcu jakiegoś spotkania powiedzieć: Czy może mi pan powiedzieć, no w zasadzie, z czym pana zostawiam? Tak? jakie są wnioski, tak i nastawić ucho, czy to jest łapka w górę, so-so, czy niestety, no nie udało się. Jeśli nie, jeszcze zadbać o to, żeby być może zrobić coś, żeby ten kciuk podniósł się trochę do góry, ale trzeba się temu zaciekawić. I tu doszliśmy trochę do takiej ważnej sztuki customer experience, która to wszystko się łączy ze sobą. Tak naprawdę jest powiązane z tym, czym konkurujemy dziś w biznesie, czym śmigniemy konkurencję, co sprawi, że wybiorą nas, a nie kogoś innego. Więc jeśli chcesz zdobyć pozycję na tej najwyższej półce, oferuj emocje, które budują lojalność i zaangażowanie. Z jaką emocją chcę go zostawić? Chcę go zaciekawić, chcę go rozśmieszyć, chcę go zadziwić. Możecie sięgnąć do placzeka i popatrzeć, i sobie to zaprojektować. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak powiedziała Maja Angelu, Mentorka Offrey Winfrey. Ludzie zapomną, co mówisz, ludzie zapomną, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie czuli. I coś w tym jest. Ja miałam parę razy w życiu takie sytuacje, że spotykałam kogoś na ulicy i moja część mózgu, mój hipokamp mówił: uciekaj. Grzecznie tylko się odkłoń, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego. Nie wiesz kto, ale na pewno były jakieś niedobre emocje w tej relacji. Zmykaj po prostu. Nie rzucaj się po swojemu na szyję. A w przypadku innej osoby, po prostu idzie ktoś, otwiera Misia, ja idę na Misia i potem pytam: A teraz mi powiedz, gdzie myśmy się spotkali? Skąd my się znamy? Bo ludzie nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie czuli. Więc dbajmy o to ale to dotyczy już całej sfery naszych kontaktów i online, i offline, i w social mediach, i w codziennych relacjach. Również w taksówkach, i również w hotelach, i, i wszędzie indziej, bo tam również budujemy swoją markę, żeby oferować te emocje, które trzeba. Podsumowując, Marka to efekt twojej komunikacji, ale też spełniona obietnica. Nie obiecuj, jeśli nie możesz dowieść. Jeśli obiecałeś i nie dowiozłeś, przeproś. Żeby spełnić tę obietnicę marki, zacznij od siebie. Poznaj siebie, wpisz sobie czas na refleksję, jak się, kim jesteś, czego chcesz, czym się chcesz zajmować, dlaczego właśnie szkoleniami, z kim chcesz pracować. Drugie, miej na siebie pomysł. I to autentyczny, a nie fejkowy. I nie bądź kimś drugim. Znajdź swoją niszę i bądź pierwszy w tej niszy. Poznaj swoich odbiorców, uświadom sobie, uświadom im, że istniejesz. Jako kto i dlaczego jesteś dla nich wartościowy. Przygotuj dla nich atrakcyjną ofertę. Ale oczekiwanych przez nich korzyści, tak zwany value proposition. Dotrzyj potem z tą ofertą w atrakcyjnej dla nich formie i upewnij się, że ta oferta spełniła złożoną obietnicę Twojej marki. I zawsze zachęcam do tego nawyku: komunikuj się, mając na uwadze efekt w postaci emocji, z którą zostawisz klienta, partnera biznesowego, odbiorcę czy swojego pracownika. Komunikacja, relacja i marka. To są takie rzeczy, że żaden pan z Linkedina niestety nie jest w stanie mi tego sprzedać. Tutaj nie ma wybawcy. Po prostu nie przybędzie. Trzeba wziąć odpowiedzialność za efekt swojej komunikacji i być bardzo uważnym na to, z czym chcę zostawić mojego odbiorcę. Ja zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś z Was miałby potrzebę doprecyzować coś, znajdziecie mnie w social mediach, w pierwszej wolnej chwili odpowiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję za uwagę. Bardzo cenne dobro, którego świat jest dziś pozbawiony. Bardzo pięknie się pozycjonuje Markę wokół uważności. Powiedziała Pani o tym, z czym zostawiamy, czy zostajemy po wystąpieniu. No ja zostałam z dużym spokojem i takim uśmiechem na twarzy, więc uprzedzam, jak się spotkamy i wyskoczę z misiem, to to mogła być o, o mnie opowieść swoją drogą a propos tej zupy pomidorowej. Jest to jedno z ulubionych powiedzeń Ilony Łebkowskiej, która jest absolutnie jedną z najbardziej niesympatycznych postaci show biznesu i ona sobie dobrze z tego zdaje mm -hmm. sprawę, ale bez wątpienia jest bardzo silną marką mm -hmm. osobistą, chociaż no, jest tą zupą pomidorową. A z tymi uczuciami, jak się czujemy przy ludziach, to kiedyś zna taka znajoma psycholożka powiedziała mi zdanie, że nie tęsknimy za swoimi byłymi partnerami czy partnerkami, mm -hmm. tylko za tym, jak się przy nich tak. czuliśmy. Więc to wszystko po prostu się pięknie tak. składa w ten jak najbardziej biznesowy wątek, za który ser. Serdecznie dziękuję i do następnego razu.